To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku: Rosyjski agent w Komisji Likwidacyjnej WSI. Jak to możliwe? Kto go ulokował? Celowo czy nieświadomie? I czy na nim sprawa się kończy? 10. Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka sznep. Dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną Tomasz Piątek, autor serii już książek o pajęczynach, tajemnicach i przyjaciołach polityków obecnej władzy. Ostatnia to Kaczyński i jego pajęczyna. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Tomasz L., który w marcu został zatrzymany przez ABW za szpiegostwo na rzecz Rosji, czy podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji, później zresztą w konsekwencji tego zatrzymania wydalono 40 rosyjskich dyplomatów, co w sumie podnosi wagę jeszcze tej sprawy, zasiadał w komisji likwidacyjnej WSI. Tak ustalili dziennikarze TVN 24. Tomku, to na początek uporządkujmy możliwie oczywiście w skrócie były dwie komisje likwidacyjna i weryfikacyjna, kiedy powstały, kto je powołał w jakim celu i z jakim skutkiem? No mówimy o latach 2006-2007 likwidacyjna działała tylko w 2006 roku. To jest pierwszy rząd pisu. Tak jest. premierem był najpierw Kazimierz Marcinkiewicz, a potem Jarosław Kaczyński, ale my tu mówimy o czasach, Przede wszystkim koncentrujemy się na czasach, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński. Co to było w WSI? To były Wojskowe Służby Informacyjne, czyli wywiad i kontrwywiad polskiej armii, które powstały po upadku komunizmu. Aczkolwiek działało tam wielu funkcjonariuszy jeszcze z czasów PRL-owskich. Dochodziło w, w wojskowych służbach informacyjnych do różnych nieprawidłowości, jakby reforma tych służb była wskazana. Natomiast Antoni Macierewicz który działając tutaj za probatą i pod opieką Jarosława Kaczyńskiego zajął się tą sprawą, miał zupełnie inny pomysł. Postanowił zlikwidować wywiad i kontrwywiad naszej armii i zamiast tego powołać nowe służby wojskowe. To nie było dobre rozwiązanie, choćby z tego powodu, że po raz kolejny tworzyliśmy nasze służby od zera, od podstaw, a w służbach Specjalnych ważna jest też kontynuacja i, i doświadczenie. W tym celu Antoni Macierewicz doprowadził do utworzenia dwóch komisji. Komisji weryfikacyjnej do spraw WSI, która miała weryfikować działalność wojskowych służb informacyjnych. I na czele tej komisji staje właśnie Antoni Macierewicz. Tak, i powstaje druga komisja, komisja likwidacyjna do spraw WSI, która po prostu ma zlikwidować tę służbę w celu utworzenia nowych służb wojskowych. I na czele tej komisji dodam staje Sławomir Cęckiewicz, znany jako chętnie zajmujący się lustrowaniem oponentów politycznych historyk, szczególnie Lecha Wałęsę sobie upodobał. Tak, i Cęckiewicz jest. E prawą ręką Antoniego Macierewicza. On zresztą sam na swojej stronie internetowej przyznaje, że kierował komisją likwidacyjną jako doradca Antoniego Macierewicza. W jaki sposób Cęckiewicz zostaje powołany do komisji likwidacyjnej, staje się jej szefem i w jaki sposób zostaje utworzona ta komisja, kto wyłania jej skład. Oficjalnie odpowiada za to ówczesny minister obrony w rządzie PiS, Radosław Sikorski. Rozmawiałem z Sikorskim i Sikorski mi powiedział, że on tworzył skład komisji likwidacyjnej, typował jej członków na podstawie rekomendacji, które dostawał drogą urzędową od Jarosława Kaczyńskiego, premiera, od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od Antoniego Macierewicza, od Zbigniewa Wassermana, który wówczas odpowiadał za służby specjalne. W ten sposób typowano członków obu tych komisji. Radosław Sikorski odpowiadał za to oficjalnie, ale szybko zorientował się, że Antoni Macierewicz pragnie działać w sposób nieoficjalny, czyli mieć maksimum władzy nad WSI i nad tymi komisjami ale w taki sposób, żeby odpowiedzialność formalnie obciążała Radosława Sikorskiego. Dlatego Sikorski poprosił Kaczyńskiego, żeby ten, jakby to powiedzieć, zalegalizował władzę Macierewicza nad tymi komisjami. Po to, żeby Macierewicz odpowiadał oficjalnie za WSI i za wszystkie czynności dotyczące WSI, również za komisje, które się nimi zajmują. I stosowny dokument Sikorski teraz upublicznił. Tak i ten dokument, co ciekawe, jest wydany z mocą wsteczną. 28 lipca Macierewicz zostaje wyznaczony jakby otrzymuje władzę ministra obrony, równą władzy ministra obrony nad WSI i nad wszystkim, co się dzieje w sprawie WSI. Ale to zarządzenie ma moc wsteczną, ono y, daje Macierewiczowi tę moc już od 21 lipca. A z mojej rozmowy z Radosławem Sikorskim, która jest dostępna w serwisie YouTube na kanale Reset Obywatelski, wynika, że Macierewicz już znacznie wcześniej w tej sprawie się rządził i wykazywał daleko idącą inicjatywę. I panowie Sikorski i Macierewicz pozostawali i pozostają właściwie w długotrwałym konflikcie też na tym tle. Tak, ponieważ kiedy tylko Macierewicz zajął się w zaczęły wyciekać dokumenty. Macierewicz zaczął zawłaszczać sobie dokumenty tajne, których nie zwracał, a utworzona przez niego służba kontrwywiadu wojskowego działała w sposób bardzo słaby i dlatego Sikorski wystąpił do Kaczyńskiego o dymisję Antoniego Macierewicza, a gdy okazało się, że Jarosław Kaczyński jednak chce tego szkodnika, bo trudno inaczej Macierewicza nazwać, chce nadal go mieć w rządzie i w służbach i nadal go chroni, to e, wtedy Radosław Sikorski podał się do dymisji. To wróćmy teraz do rosyjskiego szpiega Tomasza L., który znalazł się w jednej z tych komisji, w komisji likwidacyjnej. Jak to możliwe? Sławomir Cęckiewicz mówi teraz, że o składzie komisji dowiedział się, kiedy przyjechał do Warszawy i że L miał poświadczenie wydane przez ABW. Swoją drogą przypomnę, że to ABW teraz go zatrzymała. No to. Kto ostatecznie powołał ten skład? Kto wybrał? Kto dobierał członków tejże komisji? No i kim był Tomasz L. wówczas? Tak jak ustaliłem w rozmowie z Radosławem Sikorskim, członkowie obu komisji byli nominowani, może tak to nazwijmy, na podstawie zgłoszeń i rekomendacji pochodzących od Antoniego Macierewicza, od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza i Zbigniewa Wassermana. I kto z nich wskazał Tomasza L. do tej komisji? Czy to jest już jasne? Dodam tylko, że tę ostatnią okoliczność potwierdza nawet sam Cenckiewicz, że Sikorski był tylko jednym z członków tego grona, w którym byli bracia Kaczyńscy, Macierewicz i, i Wasserman. To grono e, wyznaczało członków komisji. Znakomity dziennikarz śledczy Jarosław Jakimczyk napisał na Twitterze, że Tomasz L. trafił do komisji likwidacyjnej, z rekomendacji Elżbiety Jakubiak, bliskiej współpracowniczki prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No właśnie, jeszcze dodajmy, że tam się pojawiają ten oprócz nazwisk, które wymieniłeś formalnie wskazujących, pojawia się w sprawie nazwisko właśnie Elżbiety Jakubiak, wicepremiera Sasina i to jest ten czysto pisowski krąg. Tak, ponieważ Tomasz L współpracował z ludźmi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, współpracował z Elżbietą Jakubiak i z Jackiem Sasinem. Współpracował z nimi najpierw w Urzędzie do Spraw Kombatantów gdzie e, szefowała mu Elżbieta Jakubiak i gdzie działał Jacek Sasin. W ślad za Elżbietą Jakubiak, Tomasz L. poszedł do e, biura prezydenta miasta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, gdy Kaczyński w 2002 roku został prezydentem Warszawy. Potem Sasin został szefem e, Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, który nadal podlegał Ratuszowi i Lechowi Kaczyńskiemu. I wtedy Tomasz L trafił też do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie dotrwał aż do czasów Rafała Trzaskowskiego. Bliskim człowiekiem Tomasza L był Józef Wierzbowski, który współpracował z Sasinem. Z panem Wierzbowskim Tomasz L pracował w Urzędzie do Spraw Kombatantów, a potem trafił do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie był zastępcą. Wierzbowskiego. Ciekawe jest to, że w pewnym momencie Wierzbowski trafił do spółki Europol Gaz, która należała po części do PGNiG, a po części do Gazpromu i zajmowała się tranzytem rosyjskiego gazu do Polski. No więc można powiedzieć, że pan Tomasz L. zawsze potrafił się, nie tylko był w pisowskim układzie, ale zawsze też był blisko tego styku interesów pisowskich i rosyjskich. Czy to nas prowadzi do wniosku, że on już wtedy szpiegował na rzecz Rosji, czy trudno to dzisiaj jeszcze przesądzić? Tego nie wiemy, ponieważ ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Cywilny Kontrwywiad, która najpierw dała panu Tomaszowi L prawo dostępu do tajemnic, a potem niedawno w tym roku go zatrzymała. ABW twierdzi, że Tomasz L został zwerbowany przez Rosjan w 2017 roku. Ale Sławomir Cęckiewicz zdaje się temu nie dowierzać, ponieważ pisze, że nie wiadomo, kiedy Tomasz L został zwerbowany. To ciekawe, że Cęckiewicz nie dowierza pisowskim służbom, chociaż je dobrze zna, no ale może właśnie dlatego im nie dowierza. I niezależnie od tego, nawet jeśli on został zwerbowany później, no to i tak, jako członek tej komisji do spraw likwidacji WSI, powinien był od samego początku znajdować się pod opieką i pod monitoringiem służb, no bo tam uzyskiwał bezcenne informacje na temat tego, jak działają polskie służby, jak działały WSI i jak będą działać nowotworzone wówczas w latach 2006-2007 polskie służby, czyli on jakby był w samym laboratorium. No, ale właśnie, czy on miał dostęp do bezcennych informacji? Jak mówisz, czy do informacji bez znaczenia, jak sugerował sam Cęckiewicz, bo początkowo ta sprawa była tak lekceważona. Nie było jasne, do jakich dokumentów miał dostęp, czym on się właściwie tam zajmował, czy to były sprawy istotne, czy tylko jakieś poboczne, administracyjne, być może. Do czego on miał dostęp, będąc członkiem tej komisji? Wszystko wskazuje na to, że Cęckiewicz kłamie. Ponieważ Cęckiewicz twierdzi, że Tomasz L. nie miał dostępu do kartotek, archiwów i teczek. Tymczasem poseł Adam Szłapka, opozycyjny poseł Adam Szłapka, opublikował dokument, w którym Cęckiewicz zleca Tomaszowi L. prowadzenie inwentaryzacji trwających i zakończonych spraw operacyjnych, ewidencji operacyjnej, tajnych rozkazów i funduszy operacyjnych. No cóż, ewidencja operacyjna. To są właśnie tajne kartoteki, w których są tajne teczki. I każdy, kto spędził choćby miesiąc w Instytucie Pamięci Narodowej, to wie. I wie to doskonale Sławomir Cęckiewicz. I ja w tym momencie, ja mam wiele innych powodów, żeby nie wierzyć Cęckiewiczowi, ale w tym momencie, kiedy on pisze coś takiego, to ja przestaję całkowicie wierzyć w to, co Cęckiewicz tutaj mówi. Mamy do czynienia z czymś bardzo niebezpiecznym. Tym bardziej, że mi się udało porozmawiać ze znajomymi Tomasza L. Którzy go przedstawiają jako człowieka bardzo sprawnego. Człowieka, który mimo tego, że działa w środowisku pisowskim, publicznie okazuje sympatię i poglądy pisowskie, równocześnie był w stanie zaprzyjaźnić się z bardzo antypisowskimi działaczami opozycji społecznej, opozycji ulicznej. Wykazywał w tym wielką elastyczność, poczucie humoru, zjednywał sobie przyjaciół. Interesował się też emigracją rosyjską na zachodzie, rosyjskimi działaczami antyputinowskimi. Aczkolwiek na przykład też zachęcał na swoim profilu facebookowym PiS do rozmów z Rosjanami. Czyli niespecjalnie się nawet krył z tym, że próbuje działać na styku interesów Rosji i PiS. Był bezczelny, ale był też niezwykle sprawny. Bardzo niebezpieczny człowiek. I Dzisiaj nikt za niego nie chce wziąć odpowiedzialności, ani Cenckiewicz, Macierewicz tak nawiasem mówiąc grozi wręcz pozwem Gazecie Wyborczej za opisanie tej sprawy, tam tak niejasno się tłumaczy, że to nie on kierował komisją likwidacyjną, że Eliemu nie podlegał, bo on właściwie na czele tej weryfikacyjnej, ale tutaj wiemy, że Macierewicz właściwie był twarzą obu tych komisji, no i co z tego wynika? Wnioski należy wyciągać po tym, jak zbierzemy jak największą ilość faktów. Dlatego chciałem dodać, że w komisji weryfikacyjnej, tej drugiej, kierowanej bezpośrednio przez Macierewicza, w komisji weryfikacyjnej do spraw WSI działał między innymi Leszek Sykulski. Leszek Sykulski, który pracuje na rzecz Kremla w sposób całkiem jawny, nawet teraz po napaści Putina na Ukrainę. Pan Sykulski, który przedstawia się jako samozwańczy ekspert od geopolityki, opublikował w kwietniu tego roku, dwa miesiące po rozpoczęciu najazdu, wywiad z ambasadorem Kremla. Opublikował go w serwisie YouTube. Pan Sykulski wzywa do tworzenia takich list proskrypcyjnych, list hańby, na których mieliby się znaleźć Polacy popierający Ukrainę, wciągający rzekomo Polskę w wojnę z bratnią słowiańską Rosją. I to jest szokujące. Dodatkowo trzeba dodać, że w tym samym czasie, kiedy powstawały te komisje i kiedy Tomasz L dostał się do komisji likwidacyjnej, w Ministerstwie Obrony Narodowej trwała w najlepsze kariera Jacka Kotasa, który z prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej został wiceministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. A kontrwywiad wojskowy kierowany przez Macierewicza dał panu Kotasowi prawo dostępu do tajemnic polskiej armii. Dlaczego to jest problem? No to jest problem dlatego, że wcześniej i później pan Kotas był prezesem menedżerem kluczowych spółek deweloperskiej grupy Radius. Związanej z Rosją, grupy radius, która powstała za pieniądze pochodzące od kremlowskich oligarchów Andrzeja Skocza i Ilwa Kwietnoja. Współzałożycielem tej grupy był polski multimilioner Robert Szustkowski, który był przedstawicielem dyplomatycznym Gambii w Rosji, podczas gdy Gambia pośredniczyła w rosyjskim handlu bronią. Pan Szustkowski spędził w Rosji wiele, wiele lat współpracując ze wspomnianymi oligarchami Andrzejem Skoczem i Lwem Kwietnojem, w latach 90. był przedstawicielem Polskiego Oddziału Rosyjskiego Montaż Specbanku, banku, który miał odtworzyć w Polsce ro rosyjskie wpływy finansowe i gospodarcze, po to założono ten oddział w Polsce. Tak się składa, że również spółka związana z panem Szustkowskim podarowała Adamowi Glapińskiemu pałac i posiadłość pod Warszawą, co opisywała Gazeta Wyborcza. Więc te powiązania pana Kotasa są bardzo niebezpieczne. Antoni Macierewicz wiedział, że Kotas robi karierę w MON, a jednak nie zablokował tej kariery i Kotas został w rządzie Jarosława Kaczyńskiego wiceministrem obrony. Ja tu dodam, że te powiązania pana Kotasa, które opisuję, zostały potwierdzone. Przez niezależne sądy, bo pan Kotas wytoczył mi proces cywilny i karny, i w obu tych procesach wygrałem prawomocnie. A skoro mowa o panu Kotasie, to jego kolega z fundacji NCSS, którą razem kierowali, pan Tomasz Szatkowski, też się znalazł w komisji weryfikacyjnej do spraw WSI, kierowanej bezpośrednio przez Macierewicza. To jest obecny ambasador Polski przy NATO. Tak, to jest szokujące, że Szatkowski reprezentuje nas przy NATO, ponieważ Tomasz Szatkowski razem z Jackiem Kotasem kierowali fundacją NCSS, pełna nazwa Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Taka ładna nazwa sugerująca, że to jest jakaś instytucja państwowa, ale to była całkowicie prywatna fundacja. I w tej fundacji oni pracowali z ekspertami, trzymali tam sobie ekspertów antynatowskich. Albo jawnie prokremlowskich, jak pułkownik Krzysztof Gaj, który publicznie pisał, że popiera napaść Putina na Ukrainę, jego walkę z ukraińskimi faszystami, tak to określał, a w, na Facebooku, w prywatnych wpisach i komentarzach, pisał, że lubi patrzeć na zabitych Ukraińców, że chciałby patrzeć na 100 zabitych Ukraińców co rano, żeby co rano mu dostarczano kolejnych 100 zabitych Ukraińców. To jest przerażające, tym bardziej, że Macierewicz pułkownika Gaja wziął do MON i do sztabu Generalnego Armii. W 2015 roku powierzył mu tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. I jak na to wszystko spojrzymy, to wniosek jest prosty. Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz i ich zaufani współpracownicy są narzędziem Rosji i działają na szkodę państwa polskiego i robią to od wielu, wielu lat. Brzmi to wszystko rzeczywiście szokująco. Czyli kto zlikwidował polski wywiad i kontrwywiad wojskowy? Polacy czy ktoś inny? Zrobili to Rosjanie rękami Antoniego Macierewicza. Tu warto przypomnieć, że publikując swój słynny raport o wojskowych służbach informacyjnych, Macierewicz przetłumaczył go w całości na rosyjski, kazał go przetłumaczyć jak najszybciej na rosyjski i natychmiast z wielkim pośpiechem opublikował go po rosyjsku w internecie. Jak mówi generał Pytel, chodziło o to, żeby Rosjanie jak najszybciej uzyskali informacje z tego wywiadu i żeby zdążyli dotrzeć do współpracowników naszego wywiadu w Rosji i w krajach ościennych, których w tym raporcie zdekonspirował Macierewicz, no bo to w takich sprawach liczy się bardziej pośpiech już niż tajność. Tutaj Macierewicz nie dbał o kamuflaż, tylko się bardzo pośpieszył po to, żeby rosyjskie e, służby zdążyły e, złapać współpracowników naszego wywiadu, zanim ci uciekną. I faktycznie po publikacji tego wywiadu według różnych źródeł od pięciu do ośmiu osób współpracujących z naszym wywiadem wojskowym, tajemniczo zaginęło i nie wiemy co się z tymi osobami stało. Raport Macierewicza tłumaczyła na rosyjski Rosjanka Irina Obuchowa, którą Macierewicz obdarzył wielkim e, zaufaniem, pozwolił jej e, chodzić po budynku e, siedziby służb wojskowych, mimo że nie miała prawa dostępu do tego budynku i do tajemnic polskiej armii. Pani Obuchowa za czasów sowieckich pracowała w rosyjskiej agencji Inturist, która zajmowała się cudzoziemcami przybywającymi do ZSRR i ściśle współpracowała z sowieckimi służbami. Tomku, ciężar gatunkowy historii, którą opowiadasz, jest potężny. Powiedz, czy ta historia, w jakim stopniu ona jest oparta na faktach, a w jakim stopniu na przypuszczeniach, czy na składaniu w logiczną całość drobniejszych wydarzeń. To są same fakty. No, to, co powiedział generał Pytel, to jest przypuszczenie, że Macierewicz opublikował w internecie swój raport po rosyjsku w celu ułatwienia e, służbom Rosji dotarcia do współpracowników naszego wywiadu. To jest przypuszczenie, no, ale ono tutaj się nasuwa w sposób nie tylko logiczny, ale wręcz nieunikniony, jak się patrzy na to wszystko. Natomiast cała reszta to są po prostu fakty. To są fakty, które my musimy zbierać, my musimy z nich wyciągać też wnioski. Między innymi bezkarność PiS bierze się stąd, w mojej ocenie, że my ciągle chcemy się łudzić albo negocjować z faktami. W tym momencie już nie ma takiego powszechnego wyparcia i zaprzeczenia. Zaczynamy dopuszczać do siebie świadomość, że PiS jest narzędziem Rosji, natomiast ciągle wielu z nas ma opory przed przyznaniem, że Jarosław Kaczyński zdradził Polskę i zdradził ją świadomie. Mamy problemy przed przyjęciem takiej możliwości w ogóle, przed założeniem, że coś takiego mogłoby się zdarzyć. Jest nam to bardzo trudno przyjąć, bo większość z nas. Naszych słuchaczy zapewne nie zdradza, nie czyni podłych rzeczy na co dzień. I trudno jest nam przyjąć, że ktoś mógłby być aż tak podły i działać konsekwentnie, w sposób podły. No ale niestety, jak wiemy, polityka jest często domeną ludzi pozbawionych skrupułów, którzy chcą osiągnąć sukcesy za wszelką cenę. I musimy się niestety z tym liczyć i wyciągać z tego wnioski. I nasz opór wobec tej władzy, która gwałci wszelkie prawa i działa na niekorzyść Polski, no, nasz opór musi być zdecydowany i konsekwentny. I ciekawe też, że te puzzle zaczynają układać się w taki przejrzysty obrazek. Zbiega się to w czasie no, z bardzo żwawymi działaniami Prawa i Sprawiedliwości na rzecz powołania Komisji Weryfikacyjnej do spraw wpływu Rosji na urzędników państwa polskiego i po tym wszystkim, co powiedziałeś, można by sądzić, że właśnie tymi kwestiami, o których opowiadałeś, zajmie się ta komisja, ale nie. W Sejmie z ust polityka zjednoczonej prawicy padło w tym tygodniu wprost: tak, chcemy zakazać Donaldowi Tuskowi pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat. Chodzi tutaj o to, żeby w uderzyć w Donalda Tuska i pośrednio w całą opozycję. Lub prawie całą opozycję, bo tutaj pewnie być może partie, niektóre partie opozycyjne, grupy opozycyjne się łudzą, że jeśli PiS uderzy w platformę, to może to im nawet posłużyć, ale przestrzegam przed takimi złudzeniami. PiS jest jak walec, który chce zmiażdżyć całą opozycję. I chodzi tutaj też o to, żeby odciągnąć naszą uwagę od rosyjskich powiązań PiS, które stają się coraz bardziej jawne i jasne. Dla coraz większej liczby Polaków. Znowu widzimy jakby kolejną odsłonę tego spektaklu, który się powtarza od lat. Widzimy znowu jak złodziej woła łapać złodzieja. Widzimy jak zdrajca woła łapać zdrajców. Nieprzypadkowo to jest część strategii, nawet nie taktyki, tylko strategii, która trwa od dawna. Antoni Macierewicz, człowiek, który w latach osiemdziesiątych działał pod opieką Biura Studiów SB, elitarnej jednostki komunistycznej służby bezpieczeństwa, jednostki, która ściśle współdziałała ze służbami sowieckimi, ten człowiek w wolnej Polsce nagle wyspecjalizował się w oskarżaniu o współpracę z Rosją różnych, przeważnie zupełnie niewinnych ludzi robił to po to, żeby odciągnąć od siebie podejrzenia, ale robił to też po to, żeby skompromitować w naszych oczach wszelkie wysiłki kontrwywiadowcze. Po to, żebyśmy nie chcieli słuchać o rosyjskich szpiegach, o rosyjskich agentach, sieciach wpływu, po to, żeby te tematy kojarzyły nam się z Antonim Macierewiczem który bardzo dobrze odgrywał maniaka, szaleńca, paranoika, ośmieszając tę sprawę. Niestety Rosja istnieje, rosyjski wywiad istnieje, rosyjski wywiad i inne sieci wpływu powiązane z rosyjskimi służbami działają w Polsce bardzo, bardzo sprawnie, czego dowodem jest na przykład afera taśmowa z 2014 roku i przejęcie władzy przez PiS. I my musimy o tym pamiętać, musimy o tym wiedzieć i musimy wyciągnąć tę głowę z piasku. Przestać się łudzić, że PiS jest tylko polskim problemem, i że PIS jest, jakby to powiedzieć, kreacją, emanacją dzieckiem polskiego zaścianka. I to jest bardzo dobra puenta. Bardzo dziękuję, Tomku, za tę rozmowę. Tomasz Piątek, raz jeszcze dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Dzisiaj, proszę Państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8.10. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.